Witajcie kochani po ostatniej krótkiej recenzji Action 2. Wiele osób pytało o profile kolorystyczne i faktycznie dzisiaj zabrałem ze sobą trzy najlepsze kamery sportowe, jakie są na rynku, czyli GoPro Hero 10. Wziąłem też Insta360 z jednocalowym sensorem, którą pożyczył mi Marcin. Bardzo mu serdecznie dziękuję. I jest w sumie tych profili 6. Zrobię 6 krótkich lotów i 6 porównawczych wideo, żebyście widzieli, jak one się bardzo różnią i jakie to są profile. Insta wygląda dosyć pancernie, jest potężna. Delikatnie latam z nią, bo mam wrażenie, że ona mi odpadnie. Wziąłem największą baterię, jaką miałem. I ten czarny design mi się szczególnie podoba, nie ten z czerwonym, tylko właśnie ten czarny wygląda kosmicznie. Jest taki stylowy, a jednocześnie bardzo profesjonalnie to wygląda, jakbym co najmniej nosił Blackmagic Pocket na pokładzie. Jeżeli chodzi o pierwszą kamerę, którą testowałem, Insta360 One R, One Inch Edition, czyli 1R z jednocalowym sensorem, bardzo ciekawa kamera. Ona jest dość ciężka, waży 160 około gramów, może być cięższa, bo ja stosowałem ten cięższy akumulator, bardziej pojemny, ten czarny. Ma kolor log, czyli płaski, ma kolor standard, normalny, taki naturalny i kolor vivid, czyli bardziej nasycony. Mnie odpowiada ten standard, uważam, że on jest najciekawszy. Kamera ma dość dobry zakres dynamiczny, fajnie się sprawuje, rozdzielczość maksymalna 5K w 25 klatkach dla nas, jeżeli działamy w systemie PAL. I to, o czym mogę powiedzieć, jedyne co tutaj ja napotkałem, jeżeli chodzi o trudność, to jest stabilizacja, czyli flow state. Próbowałem stabilizować w dwóch programach, albo w studiu, albo postprodukcja była w aplikacji mobilnej Insta360. W jednym i w drugim przypadku miałem taki efekt gelo, nie wiem o co chodzi, ale widziałem, że wielu twórców sobie z tym poradziło. Niestety w moim przypadku może to jest kwestia po stronie drona. Kamerę miałem 2 tygodnie, ale jestem z niej bardzo zadowolony. Jakość ujęć jest super, jeżeli bym tylko był zdolny ustabilizować w tym procesie, byłoby świetnie. Drugą kamerę, którą testowałem w tych okolicznościach, to DJI Action 2. Jest to dosyć ciekawa kamera, ale też bardzo kontrowersyjna. To, że w głównym module nie ma karty pamięci, a także nie możemy specjalnie jej podładować, to niestety jest jej główna bolączka. Drugą dla mnie bolączką bardzo dużą jest brak możliwości zmiany samemu obudowy obiektywu. Trzeba tą kamerę wysyłać na serwis, więc to jest na pewno wielki minus. Oczywiście ta kamera jest też bardziej stylizowana na Apple Watch niż na kamerę sportową typu GoPro. Jeżeli chodzi o jakość, jest fajna, jest dosyć duże, szerokie pole widzenia. To niektórym przeszkadza też, że jest zbyt szerokie to pole widzenia. Natomiast to, co jest dla mnie też ciekawe, stabilizacja całkiem dobrze się spisuje, ale ona ma pewne takie przekłamania. W wielu przypadkach przy akrobacjach FPV może się okazać, że to wygląda bardzo, bardzo nienaturalnie i na to trzeba zwrócić uwagę. Pewnie będą jeszcze aktualizacje. Jeżeli chodzi o profile kolorystyczne, mamy praktycznie dwa. Jeden Disney-like, taki pseudopłaski, który wymaga postprodukcji, i drugi profil naturalny. DJI nam serwuje na tym etapie, przynajmniej na etapie premiery, te dwa profile. Kamera dosyć ciekawa, wymaga zastosowania też wydruków 3D, bo można bardzo łatwo poprzez magnetyczne połączenie zgubić tą kamerę. Niektóre osoby twierdzą, że się mocno nagrzewa, ja tego nie doświadczyłem, dlatego że było dość chłodno i tutaj te loty były krótkie. Nie stosowałem też jej do takich bardzo długich, stacjonarnych nagrań. Jest raczej na plus, aczkolwiek cena nie jest adekwatna do jakości, dlatego że można porównać ją z Hero 8, gdzie faktycznie ta cena jest o połowę niższa. Jedyne co przeważa tutaj według mnie to jest fakt, że można nagrywać 4K w 100 klatkach na sekundę, ale tak czy inaczej ta cena jest mocno wygórowana jak na warunki, które mamy na dzisiaj.
Trzecią marką w porównaniu jest GoPro, oczywiście firma Ikona sama w sobie, to już 10. edycja i 10. generacja tej kamery, także widać, że doświadczenie mają najdłuższe i największe. Stabilizacja zdecydowanie na tak. Jeżeli chodzi o nowy model 10, wprowadzono 3 profile kolorystyczne. To co jest ciekawe, że mamy profil naturalny, płaski, a także taki dosyć mocny, żywiołowy, mocno nasycony. Jeżeli chodzi o klatka, że jest wyżej, też możemy tutaj nagrać na przykład 4K w 100 klatkach na sekundę. Dodatkowo można stabilizować albo w postprodukcji w programie RealSteady, albo wybrać sobie na przykład HyperSmooth, czy też wyłączyć całkiem stabilizację. Najlepiej dopracowana kamera, faktycznie duże środowisko, które się rozwija, bo mamy soft, który się także na obecnym etapie bardzo mocno rozwija i też mamy profesjonalne narzędzia, takie jak RealSteady. Oczywiście masa jest piętą achillesową GoPro, bo te nowe modele 9 i 10 ważą prawie 160 gramów, co dla pilotów i osób, które na przykład doczepiają sobie tą kamerę do kasku lub w podobny sposób użytkują, może być faktycznie sporą przeszkodą. Życzyłbym GoPro, żeby wydali kolejną edycję kamery Session, wtedy byłaby prawdziwa rewelacja. Słuchajcie, podsumowując, można powiedzieć tak, jesteśmy bliscy tego, żeby osiągnąć idealną kamerę sportową naszych czasów. Cały czas coś się zmienia, wchodzą nowe rozwiązania, technologie, stabilizacja, klatkarze, rozdzielczości, gabaryty, inne rozwiązania, profile kolorystyczne, ale mogę powiedzieć, w zależności od tego, co ty chcesz zrobić, to ty jesteś tutaj najważniejszą osobą. Twoja motywacja, twoja pasja i chęć do działania jest najważniejsza i żaden sprzęt nie załatwi ci tego, nie zastąpi. Natomiast mogę powiedzieć, w zależności od preferencji, każdy ma swoje upodobanie. Jeżeli chodzi o ujęcia stacjonarne, ja bym powiedział, że Insta może być najlepsza, dlatego że ma duży sensor i pięknie oddaje detale. Jeżeli chodzi o działania takie dynamiczne, GoPro jest bardzo dobre ze względu na stabilizację. Znowu Osmo Action czy Action 2 jest bardzo kompaktowa i to jest też fantastyczne rozwiązanie dla krótkich nagrań. Ta kompaktowość ma mega znaczenie. I patrząc na przykład, jaką ja kamerę wybrałem do swoich lotów FPV, zwykle używam kamery Hero 8, dlatego że nie muszę się obawiać tego, że stracę na przykład 2,5 tysiąca czy około 3 tysięcy na Insta, tylko dlatego, że popełnię jeden błąd. Hero 8 jest bardzo wytrzymałe, jednocześnie jakość ma genialną i też cena jest bardzo dobra, bo używkę można już na Elixie kupić za nieco ponad 900. Natomiast pozostałe kamery są dla mnie dość drogie, tak jak GoPro 10, ja używam do latania, ale raczej do latania takiego spokojnego. I tak właśnie 10 do nagrywania vlogów jest dla mnie najlepsza, bo nie zawiesza się w tej ramce z mikrofonem, czyli w Media Mode, ma dobrą stabilizację i bardzo fajnie nagrywa się nią vlogi, więc każdy ma swoje preferencje i mogę powiedzieć i życzyć wam tego, żebyście sami doszli do podobnych wniosków, jak ja doszedłem, i na przykład 10 do vlogów, a do nagrywania już z lotów 8. Pozostałe kamery są fantastyczne, życzyłbym sobie, żebym miał na stałe wszystkie. Pewnie tak niedługo będzie, ale na dzisiaj podzieliłem się tymi doświadczeniami, które zebrałem z tymi najlepszymi kamerami sportowymi na rynku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych epizodach już niedługo. Cześć!